Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Czarny Pan, a to jest kolejny odcinek z mojej serii Od Zera na mapie No Man's Land. Jak widzicie, gospodarstwo rozrosło się już naprawdę do całkiem sporych rozmiarów, no i dzisiaj mam zamiar dołożyć sobie tutaj Platinum DLC, ale już w wersji Full Wypas. Dzisiaj odcinek jest nagrany po aktualizacji Platinum DLC, więc bez żadnego kłopotu będę w stanie postawić chociażby kopalnię. Zaraz ją zresztą zobaczycie, ponieważ oczywiście dzisiaj ona tutaj będzie postawiona. No dobrze, a co poza tym w ogóle mam zamiar robić, ponieważ na tym gospodarstwie to już naprawdę dużo rzeczy można sobie tutaj robić. Przede wszystkim, na początku postawię jednak tą kopalnię, 250 tysięcy ona kosztuje, to są bardzo duże pieniądze, ale wziąłem na to kredyt, wyjątkowo zdecydowałem się, że wezmę na to kredyt, postawię to ustrojstwo, tu w ogóle chciałem zobaczyć jeszcze, bo widzę, że mam inne DLC jeszcze tutaj włożone, Pumps and Hoses, no ale nie korzystam z tego aż tak bardzo. W każdym razie, mój kombajn, jak widzicie, pełen rzepaku, trzeba go wyładować w końcu. Metal nie ma punktu skupu. No właśnie, to jest problem na mapie No Man's Land, że trzeba będzie postawić sobie jeszcze targ Silver Run, czyli kolejne kilkadziesiąt tysięcy, 55 tysięcy dokładnie trzeba będzie wydać. No i oczywiście jeszcze hutę tego trzeba będzie postawić, więc dzisiaj wydam chyba z pół miliona. Zdecydowałem się wziąć na to kredyt, ale oczywiście zamierzam to też dość szybko odrobić. Mam nadzieję, że ceny za metal będą dość wysokie. No ale o metalu to będziemy sobie opowiadać jeszcze później. Na razie muszę pozbierać bele, bo tutaj bele kiszonki pięknie sobie siedzą, czekają, aż wreszcie je pozbieram. Część beli to jest kiszonka, część to jest jeszcze trawa, ale to sobie przeskoczę za chwilę pewnie troszeczkę do przodu, ponieważ nie wiem, czy widzicie, ale tutaj to pole jest już naprawdę w kilku fazach wzrostu trawy. Mamy część nieskoszoną, mamy część, która już delikatnie urosła, czyli koszone było wczoraj, no i mamy ten pośredni, drugi stadium wzrostu, tu właśnie teraz po nim sobie jechałem, po lewej, o właśnie teraz, no i wychodzi na to, że część na pewno jest już sfermentowana tych bel, a część może jeszcze nie być sfermentowana. O, patrzcie, 99%, no to przyspieszmy sobie troszeczkę, będzie 100% i można już będzie to wszystko sprzedać. 20 bel, no to pewnie zarobię koło 50-60 tysięcy, 58-300, no to jest całkiem fajny wynik, dlatego że po sprzedaży bel będę miał wreszcie pieniądze na kupno kolejnych rzeczy, czyli chociażby kupno mojej huty. No ale to za chwileczkę, ja o tym metalu będę dzisiaj dużo opowiadał, bo oczywiście będziemy sobie grali tutaj też z wykorzystaniem Platinum DLC, ale na początek kombajn, który trzeba będzie wyładować. Zobaczcie na ten header, ponieważ on jest niesamowicie krzywo i przyznam szczerze, zastanawiam się, z czego wynika ten bug albo ta sytuacja. Nie wiem, czy można to nazwać bugiem. Wyprostował się ten kombajn, ten header dopiero w momencie, w którym opuściłem go i podniosłem. Odczepienie headeru nic nie pomogło. Dobra, oddałem sobie tamte maszyny, czyli kombajn z headerem, nie będzie mi to już więcej na razie potrzebne. Natomiast ja sobie zamierzam postawić teraz hutę bardzo blisko mojej kopalni. No przecież ja nie mam zamiaru tego wozić potem po mapie, tylko po prostu ma to być jedno blisko drugiego miejsca. Dobrze, to jest ogarnięte, możemy jeszcze podłączyć sobie siewnik. Nie wiem, czy pamiętacie poprzedni odcinek, jak nie, to obejrzyjcie go sobie potem. Natomiast ja na polu, na tym polu po lewej stronie zasiałem, właściwie zasadziłem sobie buraki i zamierzam zrobić dokładnie to samo na tym polu. Zamierzam zrobić gigantyczne wykopki za jakiś czas, ponieważ mam cukier, więc myślę, że będzie to bardzo dobry sposób na dość duży i przede wszystkim szybki zarobek. No dobrze, tam sobie pracownik już zasuwa, niech on sobie jeździ tam i z powrotem, a ja się idę zająć w takim razie kolejnymi rzeczami, no bo przecież coś tu trzeba będzie robić, może bym coś sprzedał. Nie wiem, czy widzicie, ale ja mam 45 tysięcy i zakopałem się w drzewkach. 45 tysięcy to jest niby dużo pieniędzy, ale ja jeszcze muszę kupić przecież targ Silver Run za 55. Więc mimo wszystko ja te pieniądze muszę skądś zdobyć. Widzę, że nie mam tutaj żadnych, jak widzicie, mebli do sprzedania. No to skoro tak, to sprzedajmy deski. Ja wiem,
wiem, że to się mniej opłaca, ale mimo wszystko fajnie by było troszkę tych pieniędzy jeszcze zarobić. No jak nie kupię tego teraz, to potem będzie problem. Dodatkowo jeszcze wypadałoby kupić jakąś maszynę do ładowania tej całej rudy żelaza. No ale ten fajny mały piździk trzeba, fajny sobie tutaj stoi, więc trzeba nim odjechać, także niech wraca na farmę. W ogóle nie spodziewałem się, że ten mały sadowniczy traktorek będzie miał tyle zastosowań. Myślałem, że on będzie tak naprawdę używany tylko do prac sadowniczych, a tu się okazuje, że on do zwykłych, prostych, rolniczych, no dobrze, prostych, ale jednak wszystkich prostych prac on się świetnie nadaje. Bardzo fajna maszynka od marki Landini. Właśnie teraz wymyśliłem sobie, że pojadę nakarmić moje owieczki, kury. Nie wiem, co ja z tymi owcami. Owce to ja tu zamierzam zrobić, ale dopiero za jakiś czas. Natomiast tutaj ogarniać sobie zamierzam kury, bo kury przestały mi produkować jajka. Nie miały co jeść, więc z głodu nie zdechły, ale jak widzicie, produktywności z tego nie ma żadnej. Dobra, ten pracownik sobie zasuwa, więc trzeba troszkę zmitrężyć ten czas i co nieco tutaj pobudować. Mogę już wybudować targ Silver Run, więc trzeba jakoś to fajnie sobie zrobić, tylko powstaje jeden malutki, taki zupełnie tyci problem, mianowicie ja jestem na samej granicy mojej działki, więc też muszę, o właśnie, zobaczcie, ja jestem na granicy mojej działki i nie jestem w stanie do samego końca nawet pomalować sobie tego terenu, ponieważ te budynki stoją częściowo na mojej działce, a częściowo już poza. No dobra, wracamy w takim razie do maszyny, ponieważ ja chciałem ogarnąć sobie największą ładowarkę kołową od marki Volvo, to jest oczywiście część Platinum DLC. Niestety nie udało mi się, dlatego że brakuje mi pieniędzy. A skąd wziąć pieniądze? Skąd wziąć pieniądze? Przyznam szczerze, zacząłem się zastanawiać, ponieważ nie mogę już wziąć kredytu, nie mam za bardzo też coś sprzedać, bo wszystko zostało sprzedane i dopiero po pewnej chwili wpadłem na pomysł, że przecież ja jeszcze mam 5000 litrów desek, które można będzie po prostu spieniężyć. Niby nic, a jednak to będzie troszkę pieniędzy. Druga rzecz, weźcie pod uwagę, że mój targ Silver Run teraz oferuje nieco lepsze pieniądze w skupie od tego standardowego punktu sprzedaży, więc mimo wszystko jadę sobie właśnie tam. Dobra, mamy koparkę, właśnie koparkę, ładowarkę, to nie jest koparka, dobra, to jest ładowarka, to jest gigantyczna ładowarka Volvo L180H, jeśli dobrze pamiętam. Mamy jeszcze mocniejszą wersję, ale w wersji highlift, służącą do transportu drewnianych kłód. No a ja wykorzystuję sobie tą największą łyżkę, 10000 litrów. No, pamiętacie pewnie, jak narzekałem, że te łyżki do ładowaczy czołowych są po prostu mikroskopijne w podstawce, bo największa ma tam, nie wiem, 3000 litrów, czy jakoś tak? Możecie napisać w komentarzu, jeżeli pamiętacie. W każdym razie to nie jest bardzo dużo i ja strasznie chciałem, żeby Giant dodał coś takiego. No i w Platinum DLC mamy wreszcie gigantyczną łyżkę, także bardzo, bardzo fajna sprawa. Niech ten pracownik sobie pojedzie, nie będziemy mu tu przeszkadzać. Okej, 6000 pieniędzy, no dobrze, no to będzie można przeskakiwać w gruncie rzeczy zaraz do kolejnego dnia, tylko niech ten pracownik sobie skończy. Już skończył, buraki cukrowe zostały zasiane, zasadzone, można nawet tak powiedzieć. Nie wiem, czy się w końcu sadzi, czy sieje, dajcie mi znać w komentarzach. Ja bym powiedział, że się jednak sadzi. No a tu się zrobiła gigantyczna kupka, więc trzeba troszkę będzie tego teraz poprzerzucać, bo jesteśmy już w grudniu, kolejny miesiąc, właściwie też kolejny dzień, bo ja tu gram z ustawieniem, że jeden dzień to jest jeden miesiąc. No i lecimy sobie, patrzcie, jak to fajnie wygląda, 10 prawie tysięcy litrów za każdym razem, no bo oczywiście nie ładuję tego za każdym razem do końca, nie jest to też takie proste, po prostu mi się nie chce. No a teraz wygląda to naprawdę, naprawdę kozacko. Uruchamiamy sobie produkcję metalu, tylko zobaczcie, 20, prawie 2000, jestem na minusie, to nie jest dobra wiadomość dla mnie, także weźmy sobie to, ogarnijmy jakoś tak lepiej, no ale trochę metalu już jest, więc można go będzie tam powrzucać. Celowo zrobiłem sobie taką, można powiedzieć, fabrykę pieniędzy, czyli mamy kopalnię, następnie jest huta bardzo blisko, no i oczywiście punkt sprzedaży. No więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam w ogóle ten silos na kiszonkę stoi teraz nieużywany, ale ja z niego zrobię użytek prawdopodobnie w kolejnym odcinku. Posprzedajemy sobie miodu, posprzedajemy sobie inne fajne rzeczy. Myślę, że ten modzik, który zwiększa ilość palet właśnie na miód, to jest jakiś must have na najbliższe odcinki. Planuję coś takiego dodać, bo denerwuje mnie to, że tylko jedna paleta może sobie tutaj tak stać. Moim zdaniem jest to rzecz naprawdę słabo zrobiona przez Giantsa, że mamy tylko jedną właśnie taką paletę, właściwie miejsca na palety, ale dobra, nie będę się tu teraz nad tym zastanawiał ani narzekał.
trzeba sprzedać trochę pieniędzy, sprzedać różnych rzeczy i zarobić trochę pieniędzy. 78 tysięcy. No to już jest naprawdę, naprawdę fajny wynik. 78 tysięcy, ale jak widzicie, pieniędzy ubywa mi bardzo szybko, więc przeskakujemy sobie o kolejne dwa dzionki do przodu. Kolejne dwa dni do przodu, niech sobie to już tak ładnie wygląda. 15.52, no i puszczamy pracownika, tylko oczywiście on się nie do końca tam chce obrócić odpowiednio. Dzięki za wszystkie informacje na temat tego, czy można podłączyć taką maszynę do przodu. Oczywiście już wiem, że teoretycznie jest taka szansa, oczywiście mówię o prawdziwym życiu, ale raczej się tego nie robi, bo to jest po prostu głupie, no... Całkiem to rozumiem. Dobra, kolejne 10 tysięcy litrów, zobaczcie, jak to fajnie, szybko można sobie naładować, ale ja już się zastanawiam, czy nie można by było tego zautomatyzować. Dobra, zostawmy ten metal na chwilę, dlatego że wypożyczyłem sobie tutaj kombajn do bawełny. O tej bawełnie jeszcze w tym odcinku nie mówiłem nic, natomiast kto ogląda tą serię od samego początku, to wie doskonale, że ja na jednym z moich największych pól, jeśli nawet nie największym, posiałem bawełnę i teraz tą bawełnę zamierzam sobie zacząć zbierać. Oczywiście będzie to trwało bardzo długo, dlatego już teraz puściłem sobie tam pracownika. Pole jest gigantyczne, no ale oczywiście będę miał zamiar jeszcze postawić do tego odpowiednie budynki. Kolejne budynki do przetwórstwa. No a teraz w sumie zostańmy jeszcze przy tym metalu, bo zobaczcie, ja sobie tutaj teraz sypię taką kubkę. I to jest kubka, która jest bezpośrednio już przy moim piecu hutniczym. Zobaczcie, jak szybko można sprzedawać metal. Umiecie tak szybko sprzedawać metal? Tak szybko sobie poprzerzucać? Mam tylko nadzieję, że was oczy nie bolą. W razie czego to zwolnijcie sobie ten film do jakiejś prędkości typu 0,25. To będziecie mieli normalną prędkość tutaj. No a ja sobie muszę posprzedawać te wszystkie palety. Jak widzicie, jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Pieniędzy jest mnóstwo. Bardzo mi się to podoba, bo wreszcie będę w stanie zarobić trochę pieniędzy. Tak, jak zarobić, a się nie narobić. No, ale oprócz tego, to jeszcze trzeba się zająć tą bawełną. Przede wszystkim muszę postawić przędzalnię. To kosztuje 60 tysięcy. I zakład krawiecki, który kosztuje 100 tysięcy. Czyli pieniądze, które przed chwilą zarobiłem, już wydałem. Łatwo przyszło, łatwo poszło. No to jeszcze jedna maszynka na dzisiaj, a mianowicie kronę. To będzie maszynka, z której zamierzam zrobić nieco większy użytek. Przede wszystkim zamierzam troszeczkę teraz tutaj ogarnąć sobie trawy. Pewnie się zastanawiacie, po co ta trawa, a no mianowicie zamierzam zrobić sobie tutaj jeszcze akcję z kiszonką, ale tym razem będzie to kiszonka z trawy. Mam troszkę łąki, która jest nieskoszona, właściwie jeszcze nie jest zagospodarowana w żaden sposób. O, właśnie jest to pole, działka numer 46 i zamierzam tam potem pojechać. Teraz oczywiście koszę moje normalne, standardowe pole, ale zdecydowałem się, że nie będę tutaj zatrudniał pracownika z dwóch powodów. Po pierwsze, dawno nie jeździłem tą maszyną i po prostu chciałbym sobie pojeździć, a po drugie, i tak będę musiał czekać, aż mój pracownik skończy zbierać z pola bawełnę. To będzie trwało długo. No więc cóż, coś trzeba sobie robić. Myślę, że skoszę to pole, myślę, że potem skoszę sobie też drugie. Może nawet nie będę tego zbierał teraz, zobaczymy, tylko poczekam, aż mi to urośnie jeszcze raz i wtedy skoszę to drugi, a może nawet trzeci raz i będę dopiero to zbierał. Taki mam tutaj pomysł, zaoszczędzę wtedy na pewno na wypożyczeniu przyczepy samozbierającej, bo oczywiście jeżeli będę miał zamiar robić kiszonkę, to właśnie w ten sposób, no chyba, że zrobię sobie tutaj rękaw taki... do kiszonki, nie wiem, zobaczymy, czas pokaże, jestem bardzo ciekawy, jaki pomysł mi tutaj przyjdzie do głowy. Może wy będziecie mieli jakieś właśnie sugestie, co zrobić z tą trawą, czy wrzucić do silosa, czy może zrobić rękaw, czy może jakoś to prasować jeszcze inaczej, ja nie wiem, także piszcie w komentarzach. No i oczywiście, jeżeli napiszecie mi tutaj super kopalnia, to ja wrzucę wam serduszko w komentarzu, także zachęcam was oczywiście do tego. No i cóż, na dzisiaj powolutku kończymy. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Na pewno będzie tutaj działo się bardzo dużo. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!